Cześć, z tej strony Crymore Shims i żona Crymore Shimsa, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie i dzisiaj sobie zaczniemy tak vlogowo trochę przy krewetkach. Pokażemy Wam, jak wygląda pokój, co się w pokoju zmienia, a potem sobie pójdziemy do hodowlanego regału i pokażemy Wam, w jakim kierunku idziemy. A na koniec to ja sobie pójdę do hotelu i pokarmię swoje kocie dzieci. No to co tu się dzieje, Crymorku? W pierwszej kolejności niestety już słońce zaszło i nie pokażemy Wam tego, natomiast nasza kateria, nasz hotel dla kotów, nasza hodowla przechodzi ogromną zmianę zewnętrzną. No tak, tak, dzieje się u nas bardzo dużo. U nas się zresztą ciągle coś dzieje, ale wakacyjnie dzieje się wybitnie dużo. I gdybyśmy kręcili w dzień, to pewnie byłoby znacznie głośniej, znacznie bardziej kolorowo, bo malujemy naszą katerię i Crymore domek, tak? Robimy elewację w naszym kociokrewetkowym hotelu i przygotowujemy Crymore Cafe na zakończenie lata. Słuchajcie, ostatni czas dla nas był bardzo, bardzo aktywny. Zamówiliśmy bardzo dużo towaru. Jedna paczka na chyba ze 20 zginęła, więc nie jest źle. Czekamy na nią z Niemiec. Z niecierpliwością. Na pewno dostawca wyjaśni sprawę. I dzisiaj zamówiliśmy również bardzo fajne produkty z firmy Shims Forever. Będziemy mieli w swojej ofercie wszystkie lizaki, pokarmy i też pokażemy Wam, jak krewetki reagują na te pokarmy, ponieważ przyjdą do nas opakowania testowe, tak żebyśmy mogli się z Wami na filmie podzielić tym, jakie jest zainteresowanie wśród krewetek. Ja myślę, że trudno nie wspomnieć też o tym, że praktycznie codziennie ktoś z Was nas odwiedza. Czasem są to wizyty zakupowe, czasem są to wizyty krewetkowe, a czasem są to wycieczki do nas z bardzo daleka. Pozdrawiamy naszych wszystkich zwiedzająco-kupujących. Bardzo nam miło, jak do nas zaglądacie. Staramy się wynaleźć jak najwięcej czasu na to, żeby wspólnie posiedzieć, pogadać o pasji. Ja myślę, że bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrowimy Marcina i Teresę. Tak. I Pawła i Antoninę, bo było nam ogromnie, niezmiernie miło gościć Was w tym tygodniu i bardzo, bardzo nas to cieszy, że Marcin z Teresą do nas wracają i przyjeżdżają wypić kawkę i po prostu pogadać. Ale nie tylko oni, prawda? I, bo tak. Nie sposób każdego z imienia nazwać, ale jesteście zawsze u nas mile widziani. No i oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Marcina. Marcin był u nas w tym tygodniu w przerwie między swoją ciężką pracą, wpadł na kawkę. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich krewetkowych guru, również ogromne pozdrowienia. No i może przejdźmy do tego, co się zmienia. No właśnie, bo, chciałam, mogę w dół? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ponieważ, słuchajcie, ze względu na to, że naprawdę mamy coraz mniej czasu i filtry podżwirowe spełniają swoją rolę w zbiornikach, natomiast wymagają od nas bardzo dużo pracy. Ciebie. Bardzo dużo podmian wody i tak te ostatnie dwa tygodnie można stwierdzić, że minęły na podmianach wody i to jest niekończące się robienie wody, niekończące się używanie soli. Dlatego postanowiliśmy troszeczkę wrócić do korzeni i to w sumie było spowodowane tym, że zobaczyłem, jak regał krewetkowy przyjął nowych mieszkańców, regał hodowlany przyjął nowych mieszkańców, co Wam za chwilkę pokażemy i jaki efekt tego był, jak prostsze w obsłudze okazało się dla mnie osobiście to, co widzimy na niższej półce. Już teraz mogę, tak? Czyli założyliśmy sobie zbiornik na cienkiej warstwie i ja z tego miejsca bardzo zachęcam Was do tego, abyście wrócili na kanale kilka lat wcześniej i obejrzeli sobie filmik pod tytułem Co w mchach i buckach piszczy i tam dokładnie była zastosowana taka filtracja, taka cienka warstwa, może ciut grubsza, natomiast zamiast filtrów UG3 były dwa filtry, Corner Jet 04. Tak się zapatrzyłam na te bucki. Czyli co, Crymore Shims Back to Basics? Tak? Back to Basics, ze względu na to, że po prostu no, czas, jaki muszę poświęcić na podmianę wody, to ale ja myślę też, Rafałku, że ze względu na to, że masz zbiorniki, do których mogłeś na chwilę
przełowić zawartość tych zbiorników z pokoju. No i chyba nie będzie wielką tajemnicą, jak zdradzę, że ten pokój też się zmieni, tylko jeszcze nie teraz. Ten pokój się zmieni w przyszłym roku. Podjęliśmy decyzję o przebudowie tego pokoju, jeżeli chodzi o regały i jeszcze zbiorniki. Jeszcze nie wiem, i ściany też. Ściany będą zmienione będą zbiorniki, zmienione będą regały, ale jakby to jest melodia... Ale najpierw ja się zatopię w PRL-kach, tak? PRL-ki? Tak, i... Hurra, nie pomyliłam się. W tym miejscu chcielibyśmy Was bardzo serdecznie zaprosić za zoegzotykę, ponieważ z moich informacji bilety wyprzedają się bardzo szybko. Ta zoegzotyka wrześniowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak patrzyłem sobie na listę wystawców i na ofertę wystawców, to naprawdę będzie bogato. I jeżeli interesują Was zwierzęta egzotyczne, nie tylko krewetki, ale pająki, żaby, węże, żółwie, to serdecznie Was zapraszamy, bo pula biletów online prawdopodobnie już została wyprzedana. Z tego co wiem, ze źródła to chyba tak. Ale jest to naprawdę fantastyczne doświadczenie. Ja po poprzedniej egzotyce byłam bardzo, bardzo zachwycona tym, co się działo, odbiorem waszym, nas, ale też naszym tego wszystkiego wokół, bo jeżeli chce się poszerzać tą pasję, to jest to bardzo dobre miejsce, żeby zobaczyć, co się podoba, co się nie podoba. Wiecie o mojej pasji do gekonów. Poza egzotyce, no wiem, że na razie to się nam nie uda z wielu względów, ale wiemy już dużo więcej, więc... Jest to dobry moment, żeby na egzotyce się spotkać i z nami, nie tylko z nami, i pooglądać. Zapraszamy Was serdecznie. Kiedy, kochanie? 5 września na Siennickiej 40, tak jak zawsze w Warszawie. Wszystko będziecie mieli w opisie tego filmu. A... Może warto pokazać tamten zbiornicze. Czekaj, bo ja się zapatrzyłam. Bolty moje piękne. Tak, to są Blue Bolty. To jest akurat stado nieselekcjonowane. A co tu jest? Tutaj mamy zbiornik z boa. Aha. Oj, to mi się podoba, to mi się podoba. Na zoegzotyce będziemy mieli krewetki ze sobą? Będziemy mieli ze sobą część krewetek, będziemy mieli te krewetki oczywiście w fajnych cenach dla Was, natomiast... Ja myślę, że jeżeli czegoś konkretnego chcecie, a będziecie na zoegzotyce, to najlepiej jest zadzwonić do Rafała i mu wcześniej o tym powiedzieć, bo to też daje nam czas na przygotowanie. Wiecie, to jest dosyć duże przedsięwzięcie logistyczne dla dwójki, także odzywajcie się. No dobra, my kończymy z pokoju krewetkowego. Jeszcze pokażmy trochę robaków. Nie było nas tak długo, jak już krajmorową zagoniłeś wreszcie do tego aparatu. Więc dementujemy oczywiście niektóre plotki, które już się pojawiają na nasz temat, bo wiecie, jak to jest, jak się robi coś do przodu i idzie się do przodu jak burza, no to niestety znajdą się osoby, które zawsze będą troszeczkę chciały zaszkodzić. Dementujemy Wam plotki. Jeżeli chodzi o brak maluszków w zbiornikach, jest ich pełno, natomiast po prostu łatwiej będzie mi obsługiwać cienkie warstwy. Szybki zostają, będą zawsze możliwe do wklejenia. Kolejną rzeczą, dementuję kolejną plotkę, cały towar, który mamy na sklepie, posiadamy fizycznie na stanie i jest on dostępny dla Was praktycznie 24 godziny po zamówieniu, bo taki jest średni czas zamówień. Ja nie słucham plotek, bo nie mam na to czasu. I dzisiaj ten zbiorniczek sobie wyczyścimy i również... Kochanie, ja kocham Twoją liczbę nogą. Wiecie, jak tak wygląda robię. Nasze wyczyścimy? Rafał wycina podżwirówkę i dostaje SMS-a plaster. I to oznacza, że partycypuje w wycinaniu. Jeszcze czerwone, zanim pójdziemy. Dobrze? No bo tak bez czerwonego to smutno. No dobrze, to widzimy co? Widzimy się w naszym garażu przy pokoju, przy regale kolodowlanym. Rzut na całość. I do zobaczenia. Jesteśmy przy regale hodowlanym i też przypomnę Wam, że regał jest drewniany. Nie miało to żadnego negatywnego wpływu na jego... Ja myślę, że to ma bardzo pozytywny wpływ na mój odbiór tego regału, dlatego że regały, które pojawią się w przyszłości w pokoju krewetkowym, będą robione na wymiar i zaczynam być wielkim fanem takich dużych zbiorników. Jaką wielkość mają te zbiorniki w krajmorku? Około 55 litrów brutto, więc netto pewnie jest około 50 litrów. I słuchajcie, pierwszą zaletą cienkiej warstwy jest to, że naprawdę
Po wpuszczeniu 12 stad na te zbiorniki nie padła ani jedna krewetka. To już wszystkie są zajęte? Nie, jeszcze tak, nie. Wszystkie są zajęte. To ja poproszę jakiś shrimp tour. Wszystkie są zajęte, więc robimy shrimp tour. Na tym zbiorniku pływają perelki Benibachi. Myślę, że trzeba dodać, że te robaki, jak sobie już urosną, to będą robaki, z których będziecie mogli sobie trochę wybierać. Tak. Przyjechać, wypić kawę i pokazać palcem, tak? Tak. Takie jest założenie? Zawsze można wybierać ze wszystkich u mnie. Te zbiorniki szczególnie mają za zadanie utrzymać sklep i po prostu będą one hodowlane. PRL Benibachi od koleżanki Agnieszki. Idziemy do następnego zbiornika. Dobra. Hyc. A jakie podłoże było jeszcze tutaj? Tutaj podłoże Ada Amazonia Złota zmieszana z istą. I dwie gąbeczki. I nie patrzymy za dużo wstecz. Dwie gąbeczki. I przechodzimy do? Do krewetek Crystal Red od kolegi Michała. Bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. I podłoże? Podłoże Tropika. Więc fajny Tropika... kolor. Odbija mi się światło. Poczekaj, bo chciałabym pokazać. O, teraz widać kolor Tropiki. Bardzo mi się podoba odcień tego podłoża. Wydaje mi się, że z roślinami daje piękny kontrast i generalnie nie można się tym pobawić. Bardzo, bardzo ładnie się spisuje. Naprawdę, jeżeli chodzi o nowe podłoże w świecie krewetkowym, używane do krewetek, to jest to podłoże obiecujące. Zobaczymy, jak z czasem będzie sobie radzić. A te przecinki? A te przecinki to perelki od kolegi Łukasza. Staram się tak złapać. Serdecznie pozdrawiamy. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby Rafał przywiózł tak małe robaczki do domu. I one, słuchajcie, to też jest podłoże Tropika i te krewetki po tygodniu urosły o połowę. A tu? Tutaj mamy też stado PRL od kolegi Waldka. Czyli różne PRL-ki z różnych grup hodowlanych. Tak, i będziemy sobie cztery takie stada krystali, że tak powiem, hodować na regale hodowlanym. Później idziemy, porównamy, jak one będą się rozwijać. Idziemy półkę niżej, tak. Och, ja już wiem, co tu jest. Jezu, dlaczego? Tutaj jest jedno stado naszych Blue Boltów. Zobaczcie te smerfy. Tu jest taki mały smerfisio. Jedno stado Blue Boltów. Czekaj, kochanie, bo ja oczywiście Blue Boltom nie przepuszczę. Część się pochowała. No ale kontrast jest super. Jakie podłoże? Podłoże Ada Amazonia Light. A te ciemne? I te ciemne to są takie najlepsze sztuki według mojej oceny w moim stadzie, które zostały tutaj wybrane i na tym zbiorniku sobie żyją. Od tygodnia nie straciły kolorów, więc... Damy im podrosnąć i wtedy będziemy je fotografować i pokazywać, bo... są niebieskie, to... One nie są niebieskie, kocie, one są mega niebieskie. Naprawdę. Idziemy na zbiornik. Idziemy. Gdzie ty się tak spieszysz, obok. Na tych kolanach to ja pełzna nie idę. Dobrze. Tutaj będziemy mieli pandy. Też podłoże Ada Amazonia Light. Pandy z naszej hodowli. Panna Panda. Panno Pando, dzień dobry. Pomachaj do nas łapę. To jest bardziej taki troszeczkę już wpadający w multistripa, bo ma niepełny wzór z prawej strony, natomiast reszta są pandy. 100%. Ale reszta nie chce do mnie przyjść, a ten multistrike do mnie przyjść. I co najlepsze, są tu już maluszki, samiczkę przełowiłem chyba z jajami, więc wypuściła małe, które gdzieś się tam w gąbce chowają. A podłoże, chowają. Bo tak nie powiedzieliśmy. Podłoże Ada Amazonia Light, tak jak w poprzednich trzech, dwóch zbiornikach. A te? Krewetki King Kong i Red Ruby Extreme, również z naszej hodowli, wyselekcjonowane z naszych Tajwanów. Które sobie one tutaj... gdzieś tu są, tylko że one chyba... Tutaj są. Czekaj, bo nie widzę. O, chodź tu, księżniczko. O, są, faktycznie. Są. I podłoże, bo inne? Podłoże Ada Amazonia Light. Ada Amazonia Złota zmieszana z istą. Mhm. Półkę niżej. Krewetki Wine Red, również z naszej hodowli. Tutaj akurat wyselekcjonowaliśmy tylko 7 sztuk, bo tyle udało nam się znaleźć w zbiorniku. Ale to będzie bardzo ciekawe patrzeć, jak to wszystko rośnie, przyrasta, rozwija się, zarasta. Super. Tak, tak. Dzisiaj jeszcze troszeczkę dosadzimy roślin. A teraz moje. I wreszcie mają miejsce. Calceo. I wreszcie nie mają tysiąca roślin. Calceo, no i są setki maluszków. Tak naprawdę urodzone tutaj, bądź przełowione ze zbiornika z pokoju krewetkowego.
No jeszcze tego nie widać, bo to podłoże. One się tak wtapiają, one powinny chyba na tropice raczej być, bo miałyby ciemniej, ale pytanie no, ale jak parametry, już, tak? Już na tropice nie będą, bo wylądowały tam krystale. Może kiedyś. O, czekaj, bo do mnie idzie robak. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej do stada krewetek PBL od kolegi Tomka Karwata. Bardzo ładna czerń, bardzo ładna biel. 15 sztuk krewetek sobie śmiga. I mimo obaw Tomka o aklimatyzację krewetek metodą Banzai, czyli z worka do miski, z miski do worka w 3,5 sekundy, nie padło nic. Troszkę nam się tu ostrość gubi, ale, o, mamy. Więc bardzo serdecznie pozdrawiamy Tomka. I w ostatnim zbiorniku mamy kolejne stado PBL-i, czyli Pure Black Line od koleżanki Agnieszki. Bardzo serdecznie Agnieszkę pozdrawiamy i dziękujemy za takie piękne stado. No i tak wygląda regał hodowlany i te cienkie warstwy, które tutaj są, przekonały mnie do tego, że po prostu łatwiej będzie mi dbać o pokój krewetkowy w takiej formie. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Was na Zoegzotykę 5 września na ulicy Siennickiej 40 w Warszawie. Będziemy w tym samym miejscu co poprzednio. Będziemy mieli nasz baner czerwony, jak zawsze będzie nas widać. Jeżeli macie jakieś specjalne zamówienia, dajcie nam wcześniej, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie dla Was wziąć i odłożyć. I zapraszamy na live'a, tak? Live'a i... Postaram się dzisiaj zmontować ten film przed live'em. Postaram się robić live'y w sobotę o 18 na Facebooku. Na razie nie będzie komercyjnych live'ów na YouTubie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na live'y na Facebooku, na naszym fanpage'u. No i musimy było się na koniec pokazać. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ja myślę, że mamy bardzo dużo do powiedzenia, ale jak będzie jasny, słoneczny dzień, a panowie zabiorą wielkie rusztowania, to wtedy usiądziemy w ogrodzie i poopowiadamy Wam więcej o tym wszystkim od końca, od początku. Powiemy, co nam przybyło, bo przybyło nam bardzo wiele różnych fajnych rzeczy na sklepie, prawda? Tak, ale jeszcze chciałem dodać, że niedługo wrócimy do Garnelaxji i pojedziemy sobie zobaczyć, jak zbiorniki Marcina Wawrzyniaka w Aqualife wyglądają. Pojedziesz, kochanie, pojedziesz. Po prawie roku. A ja będę Wam w tym czasie karmić krewetki i spamować troszeczkę na Instastory. W ogóle, słuchajcie, zaczęliśmy rozwijać powolutku Instagrama. Oglądajcie nasze relacje, tam można zobaczyć na co dzień, co się dzieje. Będę jak najwięcej tego robić, tak? Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli nasze perypetie Wam się podobają, polubcie film, zostawcie subskrypcję, to pozwoli nam się rozwijać dalej dla Was. Tak, tak. Subskrybujcie, piszcie do nas. Przyjeżdżajcie. Przyjeżdżajcie, lajkujcie i w ogóle piszcie nam, co chcecie oglądać w najbliższym czasie. A teraz czas nakarmić kotki, więc dziękujemy za uwagę. Serdecznie Was pozdrawiamy i pamiętajcie, zawsze... Zawsze do następnego razu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, pa. Pani tu Krajmorowa. Od kilku dni próbujemy nakręcić Wam vloga. Nie jest to najłatwiejsze ze względu na to, co się dzieje. Zaraz sami zobaczycie. W naszym świecie stało się dość pracowicie. O, właśnie tak. Właśnie tak. Idę do Krajmora na herbatkę, bo nasz krajdomek, czyli Kateria, zyskał nowe pokrycie i podbitki i wszędzie mamy bałagan, ale o tym wszystkim zaraz opowie Wam Krajmor.